Witam Państwa. Poprzednio rozmawialiśmy o regule przekory, a dzisiaj chciałem pokazać to, z czego ta reguła w szkołach wynika, czyli po prostu reakcje równowagowe i o tym, jak można tę równowagę wykryć. Co to w ogóle jest ta równowaga? Bo ja to pokazywałem w przypadku reguły przekory akurat na procesach bardziej fizycznych, czyli na rozpuszczaniu, prawda, parowaniu, ale oczywiście w szkołach się jej mówi tylko w kontekście reakcji odwracalnych. Co to jest w ogóle równowaga reakcji i reakcja odwracalna? Proszę Państwa, większość reakcji, a właściwie prawie wszystkie reakcje, to są reakcje odwracalne. To oznacza, że nie zachodzą do końca, tylko gdzieś pomiędzy czystymi substratami albo czystymi produktami jest stan równowagi. I niezależnie od tego, w którą stronę popatrzymy na reakcję, to ten stan równowagi jest taki sam. Natomiast oczywiście możemy wszystko sobie pokazać doświadczalnie, że rzeczywiście reakcje nie zachodzą w większości do końca, ale do rzeczy. Trzeba jeszcze pamiętać, że reguła przekory jest no, następstwem, czyli konsekwencją właśnie odwracalności procesów. Celowo mówię procesów, a nie reakcji, bo termodynamika, reguła przekory, efekty energetyczne i w ogóle odwracalność procesów, stany równowagi dotyczą wszystkich procesów, a nie tylko reakcji chemicznej, bo byłoby bzdurą, gdyby dotyczyło to tylko reakcji chemicznej. Proszę Państwa, jod, czyli takie sobie granulki, no kryształki, prawie czarne, rozpuszczają się w chloroformie, co zaraz zresztą pokażę. Damy sobie kilka takich kryształków do probówki, zalejemy to chloroformem, i powinniśmy otrzymać fioletowy roztwór. No widzimy to. Tak samo się, to samo zobaczymy, jeśli do roztworu jodku potasu, tu mam nasycony roztwór jodku potasu. Roztwór nasycony można rozpoznać po tym, że oczywiście zawiera trochę nierozpuszczonego osadu, no bo jeżeli zawiera osad, to wtedy wiemy, że roztwór jest nasycony. Rozcieńczymy go sobie wodą, ale to zrobię celowo. Celowo go chcę rozcieńczyć wodą. W każdym razie tutaj też wrzucimy kilka ziarenek jodu. O, i proszę zobaczyć, co się dzieje. Pojawia się brunatne zabarwienie. Powinniśmy zrobić jeszcze jedną próbę, żeby pokazać, że w czystej wodzie właściwie jod się prawie że nie rozpuszcza. No prawie że. Czyli wlejemy tu troszkę wody. Tak troszeczkę. O. I tu widać, że zabarwienia praktycznie nie ma. Gdybyśmy trochę poczekali, to słabo żółte by się pojawiło, ale musielibyśmy trochę poczekać. Może na białym tle byłoby widać, że jest lekko żółte. W każdym razie, proszę Państwa, jod się rozpuszcza zarówno w roztworach jodku potasu, czy tam jodku sodu, jak i w chloroformie, dając takie fioletowe roztwory. No dobrze, mam tu przygotowaną planszę. Proszę się jej nie bać. Zapisałem sobie reakcję. Jod plus jodek potasu daje nam rozpuszczalny kompleks, taki triodek potasu. Zapisałem sobie stałą równowagi w tej postaci, w postaci cząsteczkowej. Można mi to akurat zrobić, bo właściwie jest to reakcja odwracalna. Skoro jest to reakcja odwracalna, to w stanie równowagi musi być zarówno jod, jak i jodek potasu, czy tam właściwie anion jodkowy, no bo ta sól jest praktycznie w całości zdysocjowana. Skoro tak, czyli ta reakcja nie powinna iść całkowicie na prawo, a powinniśmy tu zapisać strzałkę jeszcze w drugą stronę. No skoro tak, to ten jod powinniśmy wykryć. No dobrze, to co się stanie, jeśli do tego roztworu, próbki tego roztworu, dodamy teraz sobie chloroformu. Potrząsamy i widzimy, że ten chloroform nam się zabarwia. Może jeszcze nie do końca widać, że to jest barwa fioletowa, ale zaraz to sobie poprawimy troszkę. O! O! Zaczyna nam się jod, czy chloroform, zabarwiać na fioletowo. A to dlatego, że jod teraz, wolny jod, który jest w stanie równowagi tutaj,
w stanie równowagi tej reakcji przechodzi sobie teraz do chloroformu. I to się nazywa ekstrakcja i dla tej ekstrakcji również sobie możemy napisać stałą równowagi, zwaną czasem współczynnikiem podziału Nernsta. Zapisałem akurat w tej postaci, też mi można tak zrobić, że będzie to jakieś stężenie w fazie wodnej i stężenie w chloroformie i że jest to stosunek stały. W każdym razie, skoro tak, to stężenie jodu, które się tutaj ustali, jest to stężenie jodu jest wspólne zarówno dla tej reakcji, czyli tworzenia jodku, jak i dla rozpuszczania się chloroformu. Mamy tutaj taką równowagę złożoną. No dobrze, proszę Państwa, tu jest taki układ, który stał sobie już około tygodnia. Proszę zauważyć, że on się w 100% nie odbarwił. Na górze nadal jest kolor brunatny, a na dole jest fioletowy. Nie nastąpiło całkowite odbarwienie. To oznacza, że mimo wszystko jest trochę triodku. Musi być wolny jod i znaczna część jodu rozpuściła się w chloroformie, no bo mamy tę fioletową barwę. No dobrze, to weźmiemy sobie próbkę z tej mieszaniny, którą możemy już potraktować jako równowagową, dlatego że długo sobie już leży. I zobaczmy, co się stanie. Mam nadzieję, że mi nie braknie probówek. No dobrze, najpierw faza chloroformowa, a teraz faza wodna. No dobrze, jest? Jest. Dodamy sobie tutaj teraz, może jeszcze troszeczkę dodam, żeby było lepiej widać, troszkę fazy chloroformowej, dobra, i trochę wodnej. Ponieważ jest to reakcja równowagowa, tak? No to co my tu musimy zrobić, żeby przesunąć równowagę reakcji tworzenia tego triodku w prawo? No dodać jak najwięcej jodku potasu. No to dobrze, damy sobie teraz właśnie stężonego roztworu jodku potasu i zobaczymy, co się stanie. O, jodek potasu jest tak gęsty, o, proszę zobaczyć, że teraz, ponieważ nam gęstość wzrosła, to rozpuszczalnik się trzyma akurat na górze, a nie na dole, ten organiczny, czyli chloroform, ale proszę zobaczyć, że on się praktycznie w tej chwili odbarwił, ale też się nie odbarwi tak w 100%, bo ustali się znowu równowaga, tak? A faza wodna, która w tej chwili jest pomiędzy, bo widzę, że coś tutaj krąży na górze, no w tej chwili jest na środku, zabarwiła się z kolei na brunatno. Wyekstrahowaliśmy w kierunku odwrotnym jod z powrotem z chloroformu do fazy wodnej, bo przesunęliśmy równowagę tworzenia tego triodku w prawo przez nadmiar tego jodku, przez co spadło stężenie wolnego jodu, a to oznacza, że musi jod, ze względu na to, że to jest stosunek stały, przejść z chloroformu do roztworu wodnego. Ze względu na to, że stężenie jodów jest wspólne zarówno dla jednej, jak i dla drugiej równowagi. No dobrze, proszę Państwa, taki inny przykład. O tej mieszaninie sobie możemy już na razie zapomnieć. Taki inny przykład. Mam tutaj roztwór chlorku ołowiu. Chlorek ołowiu jest nie za dobrze rozpuszczalny, ale mimo wszystko się rozpuszcza, bo nie ma soli, które są nierozpuszczalne. To trzeba pamiętać. Gdyby były sole nierozpuszczalne, to nie byłoby takiego pojęcia jak iloczyn rozpuszczalności i nie byłoby w ogóle równowagi reakcji, no bo byłoby to pojęcie bzdurne i z niczym niezwiązane, gdyby osady się strącały całkowicie. No dobrze, jeżeli do takiego roztworu nasyconego jodku wrzucimy sobie kawałek na przykład manganu, no wrzucimy kawałek manganu, ok, mangan zaczyna nam obrastać metalicznym ołowiem ze względu na po prostu wypieranie się wzajemne metali, dlatego że metale w zależności od aktywności się wypierają. Też to tak naprawdę jest reakcja równowagowa. Ołów daje dosyć ładne kryształy, może jakiś ładny pokażemy. O, nie wiem czy będzie widać, ale jak się bardzo ładnie błyszczą, tutaj wyrósł akurat sobie ołów na cynku. Już kilka godzin wcześniej. W każdym razie, proszę Państwa, nadal tutaj
można wykryć ołów. Jest to normalne, no bo stężenie tego ołowiu, jak policzyłem przed chwilą, jest rzędu 600 mola na decymetr sześcienny. A to wcale nie jest tak mało. Wydawałoby się, że jeżeli ja tutaj dodam troszkę chlorku sodu, to ze względu na efekt wspólnego jonu powinien się strącić osad. No to sprawdzimy. Rzeczywiście się strąca. Ale proszę popatrzeć, że ten osad się zaczyna rozpuszczać w nadmiarze, chociaż jest potrzebny spory nadmiar. Może za dobrze nie widać, że się rozpuszcza, ale zaraz to zrobimy troszkę inaczej. Mianowicie zrobimy sobie tak, że przelejemy tutaj i teraz do tej probówki. O, proszę popatrzeć, że osad jest się rozpuścił. Tylko, że potrzebowaliśmy nadmiaru chlorku sodu i to dużego nadmiaru w stosunku do tego chlorku ołowiu. A dlaczego? Dlatego, że zaraz sobie zapiszemy tę reakcję. Tutaj mamy do czynienia z reakcją taką, że chlorek ołowiu, oczywiście on jest dysocjowany, plus no napiszemy sobie może Cl minus 2 ulega reakcji kompleksowania do PbCl 4 2 minus. Tak, i oczywiście powinniśmy to w nawias klamrowy, bo jest to kompleksowy. Niestety stała trwałości tego kompleksu jest dosyć niska, w związku z czym potrzebujemy bardzo dużego nadmiaru tego chlorku sodu, żeby ten osad się rozpuścił. Ale wystarczy tak naprawdę tylko rozcieńczyć. Może zobaczymy, może nie. Akurat nie zobaczyliśmy, ale to zaraz zobaczymy na następnym przykładzie. W każdym razie, tak czy siak, gdybyśmy tutaj wrzucili kawałek manganu, to również on zacznie, powinniśmy wykryć tutaj ołów. A dlaczego? Dlatego, że ten ołów cały czas tam jest, tylko po prostu reakcja będzie szła wolniej, ponieważ po prostu jest tego ołowiu tam znacznie mniej. Aczkolwiek to zrobimy jeszcze inaczej. Mianowicie, chlorek srebra sobie strącimy. Mamy tutaj kropelkę znowu chlorku sodu. O, strącił nam się. Dobrze, i teraz sobie dodamy wody amoniakalnej. Powinniśmy wiedzieć, że ze względu na kompleksowanie woda amoniakalna roztwarza nam osad chlorku srebra. Chwilę to oczywiście musi potrwać, bo ten osad się strącił jako taki serek, ale zaraz nam się roztworzy. Wstrząśniemy może w ten sposób. Dobrze, osadu już nie ma. Jeśli teraz ten roztwór zakwasimy, o, widać charakterystyczny dymek wskutek mieszania się par amoniaku z kwasem. Zakwasimy to troszkę. Ło! Troszkę może przesadziłem, ale miałem sobie wziąć pipetkę. Oczywiście tylko tego nie zrobiłem na czas. No to sobie pipetką to poradzimy z tym. Jest. Troszkę za dużo tego amoniaku użyłem niestety. No przedobrzyć też bardzo łatwo, ale proszę zwrócić uwagę, że tam już zaczyna się strącać. O! Strąca się taka mgiełka. To jest chlorek srebra odtwarzający się w wyniku reakcji amoniaku z kwasem azotowym. O, ta mgiełka się trzyma coraz dłużej ze względu na to, że jeszcze nam tu troszkę siedemek tworzy, ale już myślę, że niedługo. I teraz już została.
dlatego że mamy tutaj taką sytuację. Naświniłem sobie i trudno. Czasami w laboratorium trzeba też trochę posprzątać. Mamy teraz taką reakcję. Mieliśmy chlorek srebra jako osad. W reakcji z amoniakiem, z wolnym amoniakiem, który posiada wolną parę elektronową, tworzy nam się związek kompleksowy dobrze rozpuszczalny w wodzie. AgNH3 dwa razy wzięte Cl-. Taki chlorek diamina srebra. On jest już bez minusa, jeżeli mamy tak zapisane. Ten związek oczywiście tworzy się w sposób odwracalny, czyli równowagowy. Jeśli usuwać ten równowagowy amoniak w reakcji na przykład z mocnym kwasem, czyli z H+, tak, to otrzymamy oczywiście NH4 z plusem, czyli de facto sól amonową. Wiązanie, usuwanie tego amoniaku z tego równowagowego amoniaku powoduje, że układ odtwarza ten amoniak, cofając równowagę tej reakcji, no i oczywiście odtwarza się wtedy osad AgCl. Co nie znaczy, że oczywiście byśmy tam nie wykryli srebra jeszcze, prawda? Gdybyśmy chcieli, to byśmy wykryli i wolne srebro. Podobnie jak tutaj możemy wykryć wolny ołów. Ja nie wiem, czy tutaj widać, czy nie, że się już tu coś zaczęło dziać, czy jeszcze nie widać. No dobrze, zrobimy może jeszcze jedną reakcję. Mianowicie, jeśli do tego chlorku ołowiu, gdzie ja sobie to postawiłem tutaj, jeśli do chlorku ołowiu dodamy troszkę jodku potasu, znowu tego nasyconego roztworu, o, powstaje jodek ołowiu. Jeśli damy teraz nadmiaru, widać, że on ulega rozpuszczeniu. No, wstrząśniemy może probówką w ten sposób. Osad uległ rozpuszczeniu wskutek zachodzenia innej reakcji. Zaraz ją zapiszemy. Tę uświnioną kartkę już możemy sprzątnąć. No dobrze, mieliśmy osad chlorku ołowiu. Dodajemy jodek potasu i strąca nam się jodek ołowiu. Oczywiście jeszcze powstają równolegle do tego 2KCl. W nadmiarze również powstaje związek kompleksowy PbI4 2-. To jest oczywiście anion tego związku, bo musi być jeszcze oczywiście przeciwion, żeby roztwór zachował obojętność i dostarcza ich po prostu ten kation potasowy. No dobrze, a skoro tak, to już wiemy, że znowu mamy do czynienia z równowagą tak naprawdę. Ten kompleks jest dosyć słaby, dlatego musieliśmy użyć sporego nadmiaru jodku potasu, żeby po prostu rozpuścić ten osad. Podzielimy go sobie teraz na dwie probówki. Dobrze. Do jednej z nich wrzucę kawałek manganu. Wiesz, ja go postawiłem, tu jest. Tu wrzucimy sobie kawałek manganu i popatrzymy za momencik, co się będzie tutaj działo. A do drugiej probówki będę sobie wkraplał, o, to jest ta pipetka, nasycony roztwór siarczanu magnezu. Dlatego, że siarczan ołowiu jest trudno rozpuszczalny i teraz zobaczymy, czy coś tutaj się stanie. Na razie nic nie widać, ale nie poddajemy się. Nie poddajemy się. O, proszę zobaczyć, że teraz dopiero się zaczyna coś dziać. Dobrze, jeszcze. Roztwór jest dosyć lepki, więc się topornie wkrapla. No,
Oj, zapchała mi się chyba pipetka teraz. W każdym razie widać, że pojawia się zmętnienie. To zmętnienie pochodzi od tego, że zaczyna się tutaj teraz trącać siarczan ołowiu. A dlaczego siarczan ołowiu? No stąd, że ten związek jest zdysocjowany. O, widać, że już jest generalnie mętne. Ten związek jest oczywiście zdysocjowany, tak? Na Pb2+. A Pb2+ w kontakcie z SO4-2- daje nam osad PbSO4. A skoro tak, to dodając odpowiednią ilość siarczanu magnezu, oczywiście wstrąciliśmy siarczan ołowiu, no i wykazaliśmy, że w stanie równowagi również jest wolny jon ołowiu. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, mam nadzieję, że mi teraz nie braknie czystych probówek. Mianowicie, znowu sobie strącimy chlorek srebra, ale teraz zrobimy inaczej. Mianowicie, do probówki przeleję trochę nasyconego roztworu chlorku sodu i wrzucimy tutaj jedną, dwie krople roztworu azotanu srebra. Ten roztwór azotanu srebra jest dosyć rozcieńczony, ale mniejsza o to. O, proszę zobaczyć, strącił się chlorek, ale po wstrząśnięciu on się praktycznie rozpuszcza. Jeżeli ja do tej probówki teraz wkroplę wody, no, to pojawia się znowu zmętnienie. To ono będzie tym silniejsze, im więcej wody wleję. Pojawiło się zmętnienie. Zmętnienie wynika z tego, że znowu mamy AgCl najpierw jako osad plus Cl z minusem, nawet 3Cl minus daje nam w sposób odwracalny, bo to są bardzo słabe kompleksy, AgCl4 3 minus, tak? Ale to jest oczywiście znowu wszystko z sobą w równowadze, ponieważ tutaj są aż 3 atomy chloru, to zapisując stałą równowagi będziemy mieć Cl4 z minusikiem przez Ag plus oraz Cl, no tutaj właściwie powinniśmy zrobić Cl do czwartej, czyli bardzo mocno, ponieważ tu jest czwarta potęga, będzie to zależeć od stężenia. Wystarczy to rozcieńczyć i odtwarza się osad, dlatego że dużo silniejszy jest wpływ rozcieńczenia od wpływu efektu wspólnego jonu, dlatego że musimy też pamiętać o tym, że AgCl to ze względu na obecność jonu chlorku w chlorku sodu wykazuje również efekt wspólnego jonu i najpierw dodając takiego, zwiększając stężenie chlorku sodu, byśmy zaobserwowali zmniejszenie się rozpuszczalności tego chlorku sodu, a potem zwiększając jego stężenie, znowu rozpuszczalność by rosła i ten osad by się rozstworzył. Dlaczego? Dlatego ze względu na tworzenie tego kompleksu, a ponieważ on jest słaby, to tak jak mówię, jest silniejszy wpływ stężenia niż efektu wspólnego jonu. I chlorek ołowiu się zachowuje tak samo, że gdybyśmy dodali do chlorku ołowiu, mam go tu, jeszcze mam, gdybyśmy dodali do chlorku ołowiu troszkę, no, najpierw damy sobie jedną kropelkę, o, efekt wspólnego jonu, tak, ale dodając odpowiednią ilość, znowu on by się rozpuścił. Rozpuściłby się i po prostu utworzył ze względu na tworzenie się tych kompleksów z chlorem. No, w każdym razie nie wiem, czy dobrze mi to wyszło, co chciałem dzisiaj pokazać, ale dziękuję za uwagę.